chcę się podzielić z Wami pewnym obrazem. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was widział, w jaki sposób robi się taką palisadę, falochron. Z potężnych, prostych bali, które mają około 7 metrów. A jak patrzymy, jak wchodzą w morze, to wystaje zaledwie 50 cm i być może do dna jest jeszcze z metr. Czyli są wbite około 6 metrów w głąb. I jakiś czas temu widziałam maszynę, która to robi. To jest taki trójnóg, taki trochę jakby był zaprojektowany przez Leonarda da Vinci. Na górze ma potężny młot, potężny ciężar. I ten ciężar raz po raz uderza w ten pal. Raz po raz. I wbija ten pal w dno. Tak, że ten pal już się nigdy nie zachwieje. I gdy śpiewaliśmy tą piosenkę, wiarą poruszymy świat. I autorytet z nieba na nas spadł. I Michał zaczął się modlić o nas. Zobaczyłam w ogóle, na czym polega poruszenie świata wiarą. Na tym, że będziesz niezachwiany jak ten pan. I jeżeli wierzysz, że na Słowie Bożym jest autorytet, to uderzaj tym Słowem, tak jak ten młot wbija pal w dno morza, bo to ten świat się o ciebie rozbije, jak ty będziesz w ogóle niezachwianie stał. I tym obrazem chcę się z wami podzielić i chcę, żebyście za każdym razem, jeżeli wypowiadacie Boże Słowo, mieli tego świadomość, że właśnie ugruntowujecie się w prawdzie i właśnie teraz jesteście tymi, którzy poruszają świat, bo stoicie na prawdzie i wy się nie ruszacie. To na tym polega. Amen.